Wielu ludzi, kiedy przyszedł Pan Jezus, nie miało pojęcia, że na ziemi urodził się Zbawiciel. Wielu ludzi nie miało pojęcia, co się stało na tej ziemi, że ktoś tak wspaniały pojawił się na tej ziemi, ktoś doskonale czysty zjawił się na tej ziemi. Wielu ludzi żyło sobie dalej po swojemu, nie mając pojęcia nawet, że wydarzył się taki wspaniały cud na tej ziemi, że pojawił się tu ktoś, kto będzie walczył o nas w taki sposób, żeby Bóg mógł nas ze sobą mieć, że będzie walczył, aby wygrać, że pokona wroga naszego, który skrępowywał, zniewalał nas i prowadził nas jak za łańcuchy w niewoli. Ludzie grzeszyli i grzeszyli, grzeszyli i grzeszyli. Nawet jak próbowali nie grzeszyć, to i tak grzeszyli. Nawet jak stawali się pobożni, to i tak grzeszyli swoją pobożnością. Wszędzie, gdzie wleźli ze swoimi grzechami, tam grzeszyli. Nawet w świątyni grzeszyli, wszędzie. Człowiek nie potrafił żyć w inny sposób, jak tylko w taki sposób. Nawet zakon nie był w stanie zmienić człowieka. I pojawił się Zbawiciel. Kiedy czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, w 2 rozdziale, i czytamy o tych pasterzach. I oni, kiedy usłyszeli tą wiadomość, poszli zobaczyć Zbawiciela. I kiedy zobaczyli, w 17 wierszu czytamy, a ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. A więc prości pasterze zaczęli opowiadać. Widzieliśmy Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jak myślicie, ilu ludzi im w to uwierzyło? Może gdyby przyszli inni, uczeni w piśmie, faryzeusze, kapłani, ale tacy prości ludzie i oni mówią, że Zbawiciela widzieli, że Zbawiciel się urodził i żyje na tej ziemi już. A więc oni mówili szczęśliwi, zadowoleni, a ludzie słuchając ich myśleli, co ty, wy tu opowiadacie, coś wam się tam zwidziało. To samo jest dzisiaj. Mówisz wspaniałe prawdy, a ludzie uznają, że coś ci się w głowie pomieszało. To ty wierzysz w Boga jakiegoś? To ty wierzysz, że jest Zbawiciel, który może wyzwolić człowieka z grzechów? Wszyscy muszą grzeszyć. A co, ty nie grzeszysz? Taki święty jesteś? Człowiek mówi o Zbawicielu, a ludzie rozsądzają tego człowieka i uważają, że ten człowiek z siebie robi kogoś, kim nie jest. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterzy im powiedzieli. Cóż to takiego? I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Nie czytałem o wielkim poruszeniu, że tłum ludzi zaczął chwalić Boga i cieszyć się. Zbawiciel przyszedł, ten, który uwolni nas z naszych grzechów, ten zapowiadany Mesjasz przyszedł i wszyscy zaczynają się cieszyć, radować się. Nie. To samo dzisiaj, ludzie słuchają Ewangelii i wcale nie widzisz w ludziach, żeby oni byli zachwyceni tą prawdą, żeby się cieszyli tym Słowem Bożym, żeby ich serca były głęboko poruszone, że Jezus był na tej ziemi i że wykonał całe zadanie, które, z którym posłał go do nas Ojciec, aby nas uwolnić z naszych grzechów, aby wyswobodzić nas z niewoli diabła. Zobaczcie, ilu ludzi dzisiaj to przeżywa i cieszy się tym. Ilu ludzi wie o tym, słyszało o tym, ale codzienność nie pokazuje wcale, że są szczęśliwi z tego powodu, że jest Zbawiciel, jest Jezus, który ma moc pokonać wszystkie przeciwności. Ludzie dalej żyją, jakby własnymi siłami mieli dojść tam przed oblicze Boże. Chociaż wiedzą, że Jezus jest w niebie i wstawia się za nami, żyją tak, jakby sami musieli zdobyć to niebo swoim życiem. Kto uwierzył w wieści nasze, a komu ramię Pana się objawiło, żeby człowiek doznał już, to jest wspaniałe, chwała Bogu, to jest wspaniałe, że jest Zbawiciel. Jest ktoś, kto przeżył moje doświadczenie i wygrał we wszystkich tych bitwach. Jest ktoś, kto może mi pomóc. Kto będzie wzywał Jego imienia, zbawionym będzie. Chwała Bogu.
To są piękne rzeczy, ale kto w to uwierzy? Często ktoś mówi nawet komuś o tym, wiesz, Jezus był na ziemi, ale swoim życiem zaprzecza temu, że był na ziemi. A więc chociaż ci pasterze bardzo się cieszyli z tego, co widzieli i głosili, musieli widzieć takie dziwne miny tych ludzi, którym to mówili. Nie widzieli za bardzo radości. Raczej, co ci pasterze tu wymyślili? Co oni tu uknuli? Przecież to ma być ktoś wielki, król, to potężny. Gdzie on się urodził? O czym oni mówią w ogóle? I tak to ludzie minęli wspaniałą wiadomość. To nie ci heroldowie byli, tak? Powinni być uczeni, ubrani w złote szaty, z mnóstwem pieniędzy w kieszeniach, tak? Rozsypujący. O, król się urodził. Bogaci wszyscy będziemy. Teraz będziemy dopiero zasobni. Ale ani pieniędzy nie było, ani złotych szat. A więc o czym oni mówią? I może mówisz komuś o Panu Jezusie i ten ktoś patrzy na ciebie i myśli sobie, o czym ty mówisz? A więc jak bardzo jest ceniona wiadomość o Chrystusie Jezusie dzisiaj? Od tego czasu minęło prawie 2000 lat. Ludzie mają wiele świadectw z przemienionych ludzkich żyć, że ludzie byli przemieniani, inaczej żyli niż wszyscy. A mimo wszystko człowiek nie raduje się tą wieścią, nie cieszy się z tego Zbawiciela. W wierszu 38 czytamy o Annie. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. I co? Pełna radości Anna cieszy się, że Jezus, Zbawiciel jest na ziemi i rozpowiada to ludziom. I co? Jak ciężko jej było, kiedy widziała, że ci ludzie nie reagują na tą wspaniałość. Już lepiej zareagowali Samarytanie, kiedy ta kobieta od studni pobiegła i powiedziała, że spotkała Mesjasza. Już lepiej oni zareagowali, bo przyszli, zainteresowali się, a potem sami uwierzyli, kiedy on do nich mówił. Jak wiele wieści mija ludzi, gdyż ludzie nie cenią tych wieści, bo nie widzą w nich wspaniałość chwały. Jak ważne jest to zobaczyć, o czym Słowo Boże mówi. Widzimy Symeona, który jest szczęśliwy, że mógł zobaczyć jeszcze swojego Zbawiciela. Wspaniałego Jezusa, pełnego chwały, obecności Ojca. Kiedy otwieramy swoje usta, by mówić to, co mówi Pan, czynimy najbardziej cenną rzecz na tej ziemi. Nie ma cenniejszej rzeczy, nie ma większego skarbu jak Słowo Boże. Wtedy usta nasze wydają najpiękniejsze dźwięki. Ktoś może ich nie rozumieć, ale przynajmniej ten, który je mówi, musi je rozumieć. Bo jeśli człowiek, który mówi je, sam ich nie rozumie, to jakąś tragedią jest dla tego człowieka to. Faryzeusze uczeni w piśmie czytali Biblię, oni nie rozumieli Biblii. Kapłani nie rozumieli, co czytali. A gdy prosty lud rozumiał, to co o nich myśleli? Co myśleli? Tylko ten motłoch uwierzył w niego. Jak to jest ważne. Zobacz, nie ma znaczenia, ile lat jesteśmy chrześcijanami. Jest ważne, jak reagujesz na Boże Słowo. Czy ono do ciebie dociera ze skarbami, które niesie w sobie? Czy ono staje się dla ciebie pospolite, zwyczajne? Znam już to, czytałem 30 lat temu.
Gdzie jest napisane w Biblii, że słowo ma wartość przez 30 lat? Czy nie jest ono skarbem wieczności? Czyż nie wszystkie pokolenia radują się Słowem Pańskim, które z ust Bożych pochodzi i posilają się nim, doznają, Pan to powiedział. A więc zaśnięcie również polega na tym, że człowiek słucha Słowa Bożego, a już nie przeżywa tego Słowa, ponieważ one nie są skarbem dla człowieka. Są pospolitym gadaniem, nic nie wartym. I człowiek to mija, depcze po tym, bo nie ma to wartości, ale za to pobiegną oczy do rzeczy, pobiegną myśli do czegoś innego, bo to ma wartość, bo przecież to jest cenne, to dzisiaj dla mnie jest ważniejsze od tego Bożego Słowa. I co to świadczy wtedy, że człowiek stracił rozum, stracił poczucie wartości. Przez Słowo Boże powstało wszystko. Jaką więc ma wartość Słowo Boże, skoro złoto, srebro, diamenty, wszystko przez Słowo powstało, a człowiek nieraz odwraca się za marnościami jakimiś wykonanymi z drzewa czy z metalu i myśli sobie, że ono jest cenniejsze od tego Bożego Słowa. Jak człowiek może stracić skalę wartości? Straszne to jest. Zobaczcie, wielu ludzi chodzi na jakieś msze czy nabożeństwa i słuchają to Słowo Boże. W każdym tym miejscu jest ono otwierane i czytane z jakiegoś fragmentu chociaż, ale jest tam ono czytane. Największy skarb jest odsłaniany ludziom. Jeśli człowiek nie rozumie tego, to nie ma to znaczenia. Inne słowa mają znaczenie, bo kumpel powiedział, że pójdziemy popić, koleżanka powiedziała, że pójdziemy potańczyć, ktoś powiedział, że fajny film, pójdziemy obejrzeć, ktoś inny zupełnie, jeszcze coś innego, o tym się pamięta, to będzie fajne. Ale wspaniałe Boże Słowo. Jeżeli stracimy wartość Biblii, wiecie, ta Biblia, ona może kosztuje 120 zł czy ileś, ale wartość tej Biblii jest nieprzeliczalna. Nieprzeliczalna. Każde słowo jest tu skarbem. Skąd byśmy wiedzieli o tych wszystkich sprawach? Czytamy tu wspaniałe wypowiedzi naszego Boga, Stwórcy. Czytamy wypowiedzi Jego Syna umiłowanego. Czytamy wypowiedzi proroków posłanych w Duchu Świętym, aby ogłaszali prawdę Bożą. Mamy dostęp do wszelkich słów, do całej historii działania Boga na ziemi. W jaki sposób ludzie reagowali. Możemy zobaczyć i ocenić, kto jest naprawdę bohaterem, a kto nędzarzem lekceważącym Boga. I chociaż ludzie mogą spojrzeć na ciebie jak na głupka, że ty wierzysz, w to ty jeszcze wierzysz? Przecież uczeni wszyscy w to nie wierzą. Przecież uczeni wszyscy udowodnili, że nie ma Boga. I co z tego, że tak człowiek mówi? Czy przez to Słowo Boże traci wartość? Jeżeli coś masz bardzo cennego, a dla kogoś to śmieć, możesz postawić, on to kopnie i pójdzie dalej, nawet nie zwróci uwagi. To czy znaczy, że dla ciebie to już jest niecenne? Zobaczcie, co często się dzieje z ludźmi. Mówimy, Boże, wspaniałe słowo. Ludzie depczą po tym i sobie myślimy, a to może nie ma po co. Ale ono nadal jest cenne, tak samo cenne. Nic nie traci na wartości, dlatego że ktoś nie zobaczył w tym słowie wartości. Dla ciebie, dla mnie jest ono najcenniejsze. Mówi nam o tym, jacy jesteśmy. I mówi nam o tym, jakich Bóg nie weźmie do swojej wieczności. Mówi nam o tym, kogo weźmie do swojej wieczności. Możemy dowiedzieć się wspaniałości, prawdy już tu na ziemi, aby podjąć prawdziwe kroki, żeby nie chybić celu. Człowiek czyta Biblię
i może czytać jak faryzeusz i uczony w piśmie, nieporuszonym sercem, nieporuszonym umysłem, nie patrzącym w to wspaniałość tego, o czym mówi ta Biblia, tak jak literę, przeczytać, zamknąć. Wspaniałe proroctwa, które się wykonały. Wspaniałe. Nasz duch potrzebuje wspaniałych słów. To jest pokarm dla ducha. Jeśli duch jest, zrozumiecie, nienakarmiony tym słowem, nie nakarmisz tego, jeśli czytasz Biblię. Nie nakarmisz ducha czytaniem Biblii. Nakarmisz go, kiedy czytasz ze zrozumieniem Biblię. Ci, którzy czytają i rozumieją ją. Ci zachowują to słowo i wydają owoc. Bo jeśli czytasz już Biblię bez zrozumienia, to jest litera. I co z tego, że przeczytasz, zamkniesz i za chwilę możesz kogoś okraść, kogoś okłamać, komuś coś złego uczynić i nie ma to znaczenia. A Biblia wyrokuje o tym, że kłamcy nie wejdą, złoczyńcy nie wejdą do wieczności, ale nie ma znaczenia. Przeczytałeś, ma swoją sprawiedliwość, czy przeczytałaś. Biblia wyrokuje, ona osądza. Ona też objawia nam wspaniałe przyszłe rzeczy, które są przygotowane dla nas. Jakże często wśród chrześcijan Biblia staje się martwą księgą. Taką, jaką jest dla świata. Służy tylko do tego, że człowiek czuje się lepszy, bo wie coś więcej od ludzi tego świata. Ale jeśli nie czerpiemy z tego chwały, którą niosą nam tą chwałę, te słowa, zdobyci dla Boga poprzez te słowo nie jesteśmy. To jest bardzo złe. Pamiętacie, kiedy Jezus mówił, że rzeczy tego świata zaduszają i nie pozwalają, żeby słowo wydało plon. Wspaniały plon. Najwspanialszy plon, jaki tylko jest możliwy na tej ziemi. Przemijający nas na obraz. Wspaniały obraz Bożego Syna. Więc gdy otwieramy usta i mówimy słowo, w sumie mówimy największe skarby, najwspanialsze skarby. Piękne. I to jest właśnie dzięki Duchowi Świętemu. Duch Święty nam o tym przypomina. Kiedy otwierasz, jak Bóg rozmawiał z Mojżeszem, bierzesz udział w najwspanialszych rozmowach. Najwspanialszych rozmowach. Możesz widzieć tego Mojżesza, który woła za ludem, który skręcił z drogi Bożej. Wszedł w bałwochwalstwo, leży przed Bogiem i woła. Widzisz człowieka najpokorniejszego, i widzisz, w jaki sposób Bóg podchodzi do... Przecież to jest potęga, chwała. Masz w rękach coś najwspanialszego. Nie ma nic drogocenniejszego na ziemi jak Biblia. Nic nie ma drogocenniejszego jak Biblia. Nic nie ma, bo w niej masz zapisane słowa prawdy. To, co może ci pomóc podjąć decyzję, co może cię obudzić, jest jak trąba trąbiąca. Jakub pisze, jak lustro pokazujące ci twój stan obecny. Widzisz, jak Bóg karał i widzisz, jak Bóg okazywał łaskę. Możesz patrzeć na działanie Boga i poznawać Go, aby wiedzieć też, że tak z tobą będzie. Jeżeli skręcisz, będzie cię karał. Ale też będzie przywoływał ciebie. Upamiętaj się, wróć. Chcę mieć społeczność z Tobą. To jest ten sam Bóg i w ten sam sposób działający. I to wszystko mówi nam Biblia. Ludzie mówią, że powtarzasz się, cały czas mówisz to samo, ale co masz mówić innego, jak o tym mówi Biblia? Co masz zmienić Biblię, zacząć filozofować, koloryzować czy cokolwiek, żeby ludziom się bardziej podobało? To jest słowo dla prostych ludzi. Ale ileż ono nam daje otuchy, kiedy Bóg mówi o tym, jak bardzo umiłował nas.
że dał swojego Syna umiłowanego. Ileż ona nas wspiera w tym staraniu się, żeby nie zmienić toru postępowania, idąc za Bogiem. Ileż nas posila to Słowo. Nie może nam spowszednieć to, co najcenniejsze mamy. Duch Święty przyszedł, co zrobić? Wprowadzić nas w prawdę Bożych słów. Jeżeli czytamy Biblię bez Ducha Świętego, to jest tylko napisane jakieś słowa, które w codziennym życiu nie mają dla nas znaczenia. Nasze wybory są niebiblijne, są egoistyczne, bo mi tak pasuje, bo mi tak pasuje, bo dla mnie to jest lepsze, albo to jest lepsze. Nie ma w tym relacji słowo i życie tego, który czyta to słowo. A Duch Święty przyszedł, żeby złączyć nas ze Słowem i żeby Słowo mogło przez nas być widoczne, przez Ciebie i przeze mnie, kiedy my wybieramy i widać w tym Słowo Boże działające w Tobie i we mnie, że ono zdobyło nas dla Boga. I to jest piękne. Po to przyszedł właśnie Duch Święty. 2 Tymoteusza, 3 rozdział. Wróg próbuje odciągnąć Boży lud od tego, co jest cenne, po to, żeby zająć czymś, co nie ma wartości tak naprawdę. Jest przemijające. Co z tego, że Pan Jezus powiedział, poprzestańcie na małym, prawda? Co z tego, że wspaniały Chrystus powiedział takie słowa, skoro człowiek i tak szuka więcej, więcej i więcej. I co z tego więcej ma? Czyż nie kłopoty? Czyż to nie zajmuje więcej umysłu i serca? Co z tego, że Jezus mówi, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Wspaniałe słowa, wspaniała prawda, za którą stoi sam Chrystus, bo On obiecał potwierdzić każde słowo, które wyrzekł do nas. I tu jest właśnie ta bitwa. Co tu czytamy od 12 wiersza? Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Czego mamy się dziwić? Jeżeli byśmy nie chcieli żyć pobożnie, byśmy żyli jak wszyscy, bylibyśmy fajnymi ludźmi. Razem byśmy kłamali, razem... Rozumiecie, kombinowali razem, udawali chrześcijan, a potem fajnie refreniki krótkie, żeby nie za długie, żeby takie chwytliwe były, pośpiewali, jakieś tam sobie rzeczy poopowiadali i będzie fajnie. Ale skoro chcemy żyć pobożnie, chcemy żyć według słowa, cierpienia ścigają nas. Ludzie tego nienawidzą. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami drugich w błąd prowadzając. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył, czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś tego się nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Otwierasz Biblię, zobacz, skąd oni wiedzieli, co ten król myślał, jak on postąpił, gdzie on poszedł, skąd oni to wszystko wiedzieli. Myślisz sobie, no czytasz to, ale czy my tak wszystko wiemy? Ten zniknął za drzwiami, czy wiesz teraz, co on teraz robi, o czym teraz on myśli? A to Bóg objawił i to Bóg skazał. Co Achab chodził wszędzie, mówił, że Izabel mu załatwiła to pole? To prorok przyszedł, bo wiedział od Boga. Czytasz natchnione Boże Słowo, podkrywane rzeczy, które mogłyby pozostać w tajemnicy, gdyby nie Bóg. A one są ujawnione, żebyś jeszcze wyraźniej, ty i ja, byśmy mogli zobaczyć, co się dzieje za kulisami. Jak człowiek kombinuje w ciemnościach, a chodząc za dnia udaje kogoś innego. Bóg to poodkrywał. I przez to też wiemy, że i nasze życie jest odkryte przed Bogiem. Nic nie może się
utajnić. On wszystko widzi i wszystko wie. To, co Dawidowi się wydawało, że w tajemnicy zostało uczynione, okazuje się, że Bóg to ujawnił i okazał. Nawet to, jak Betrzeba wysłała wiadomość do Dawida, wszystko jest napisane. Co chodził stale ktoś przy kimś i notował, tak? Aha, teraz idziemy do Betrzeby, a teraz od Betrzeby tu, tak? To Bóg wszystko pokazał. I to jest zapisane w Biblii. Co wróknął? O, Bóg jest Bogiem gór, a więc spróbujemy w dolinie. Albo z tej strony, albo z tamtej. A prorok wiedział, co oni tam ustalają sobie. I znowuż mamy to zapisane w Biblii. Czytaj tą Biblię i ciesz się. Bóg daje radość czytania Biblii. Ona jest cenna, kiedy ty rozumiesz, że tu czytasz natchnione Boże Słowo. To nie jest litera taka sobie spisana przez ludzi, bo sobie coś wymyślili. To Bóg kazał to zgromadzić dla mnie i dla ciebie, żebyśmy mogli czytać o tym, jak Bóg decyduje w tej sprawie czy w tamtej. Żebyś wiedział, jaki jest twój Bóg, że On tak samo będzie decydował. Całe więc Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła wyposażony. A więc słowo wyposaża nas w to, co jest potrzebne. Nigdy nie pozwól sobie na to, żeby twój duch przestał czytać Biblię, żeby tylko twoje ciało czytało Biblię, twój rozum ludzki, żeby tylko czytał Biblię. Żeby kogoś może uderzyć tym słowem, czy pokazać swoją lepszą wiedzę, a w codziennym życiu zaniedbać życie tym Słowem Bożym. Czytajmy Biblię, żeby nasz duch czytał Biblię. Duchowy człowiek rozsądza wszystko. Nikt nie jest w stanie rozumieć Biblii, jeśli nie jest duchowym człowiekiem. To Bóg otworzył nasze oczy na Słowo Boże. Nasz duch zaczął czytać Biblię i życie nasze zaczęło się zmieniać. Ale kiedy duch przestaje czytać Biblię i ciało wraca do czytania Biblii, nasze życie też się zmienia, ale na gorsze. Wiedząc coraz więcej, człowiek jest coraz gorszy. Chodź i mów, wspaniałe, chwała Bogu, Boże, mogę mieć taki przykład i taki przykład. Jakie to szczęście, że mam w domu to i to i mogę zajrzeć, zobaczyć i rozpoznać Twoją wolę, Boże, bo Ty wyrażasz ją w swoich słowach. Zobaczyć, jak stwarzałeś niebo i ziemię i nie kombinować i nie filozofować, bo Ty mówisz, Boże, prawdę. Tak stworzyłeś i tak jest zapisane. Ci, którzy nie znają Biblii, sobie myślą, no człowiek się powinien radzić cebuli, bo cebula była stworzona prędzej niż człowiek. Cebula jest starsza od człowieka, a więc tak mówią ci, co w okultyzmach czy różnych rzeczach siedzą. Człowiek powinien się pytać warzyw o różne rzeczy. Oni mają pojęcia, że człowiek został stworzony przed warzywami, przed wszystkim, jeszcze nic nie było. Adam został stworzony. I dopiero przy Adamie to wszystko było, a później była Ewa stworzona. Ale cóż, przecież ci ludzie nie mają jak poznać prawdy, skoro oni tylko gdzieś coś usłyszą i już myślą, że są mądrzy. Tak bardzo cenne słowa, które mogą nas przemieniać, które składają nam Boże obietnice i mówią, jak one mogą być zachowane. Przecież to jest instruktaż na życie zgodne z wolą Boga. Biblia nie jest nam dana po to, żeby była tylko, żebyśmy ją mieli i trochę sobie poczytali. Czy ona jest dana nam po to, żebyśmy znali, co Bogu się podoba, czego Bóg nienawidzi. Abyśmy podejmowali prawidłowe decyzje. Wiele razy nieraz słyszę, że ludzie są w stanie zachowywać jakieś wiadomości, nie wiadomo skąd wzięte, a proste Boże Słowo mijają. Pierwszym Tymoteusza, 4:13. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania,
nauki. Dlaczego to jest tak ważne? Bo gdyby ludzie pilnowali się tego, to by zdawali sobie sprawę, że teraz przychodzą przed oblicze Boże, a skrzywdził ktoś brata. O, ale sobie co tam, modli się. Co z tego, że napisane, jeśli brat ma przeciwko tobie coś, to idź najpierw, załatw tą sprawę, a potem przyjdź i złóż swój, ale co tam, to nie ma znaczenia. Człowiek uważa, że Bóg musi wysłuchać człowieka przecież. Bo on teraz fajne rzeczy będzie Bogu mówić na przykład. Bóg powiedział i to jest amen, taka jest prawda. A jeżeli człowiek czyta prawdę i ją zna i kosztuje, wtedy mówi nie, Panie Boże, Ty zrobisz dokładnie to, co powiedziałeś. Ja muszę najpierw załatwić ten temat, a dopiero będę się modlił. A więc jeżeli Bóg coś mówi, to znaczy, że taka jest prawda. Poznacie co? Prawdę. I co ona z wami zrobi? Uwolni od kłamstwa. Od myślenia, że Bóg jest jednak inny niż powiedział. I tak właśnie diabeł oszukuje ludzi. Czytają Biblię, a on im mówi, że Bóg jest inny. Tak mówił do Ewy. Bóg jest inny niż ty, Ewo, wiesz. Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Biblia nie jest Bogiem. Bóg jest Bogiem, ale Biblia jest słowem natchnionym przez Boga, które zostało spisane dla mnie i dla ciebie ku naszemu dobru. Abyśmy znali to, co jest prawdą. Czterdziesty czwarty i czterdziesty piąty wiersz. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Chodzili, słuchali i nie umieli zrozumieć, o czym ten Jezus mówi. Człowiek może też tak wejść w taki stan, że w pewnym momencie słucha Słowa Bożego, czyta, ale nie wie, o co chodzi. A ci, którzy wiedzą, wiedzą, że chodzi o nasze zbawienie. Abyśmy byli zbawionymi od grzechów naszych. O to chodzi. Żebyśmy nie czynili sobie zła nawzajem, ale miłowali się nawzajem. O to chodzi. Żebyśmy dali siebie do służby, a nie wykorzystywali innych do służby. O to chodzi. Czyń bliźniemu twemu, co tobie jest miłe. A nie, ja nie czynię nikomu coś złego. Słowo Boże mówi, idź i czyń bliźniemu twemu, co tobie jest miłe. Wyprzedzajcie się nawzajem w okazywaniu sobie szacunku. Radujcie się w Panu zawsze. Wspaniałym Panu Jezusie. A więc Jezus mówi, te słowa mówią o mnie. I czytamy te słowa. Jakaż radość, kiedy Słowo Boże może w tobie pracować. Jesteśmy jak garnek, a Słowo jest skarbem. Jeżeli skarb nie będzie napełniał garnka, to garnek brzmi bardzo kiepsko. Skarbem jest Słowo, a my garnkiem glinianym. Jeżeli ono obficie mieszka w sercu naszym, wtedy garnek brzmi dobrze. Jest dźwięczny, czysty głos z nieba. A jeśli zaczyna garnek napełniać zupełnie co innego, wtedy co brzmi? O czym ludzie mówią? Zupełnie o czym innym. Co innego ciągnie, co innego. Z powodu tego, że bardzo często się tego używa i po różnych miejscach się to wywiesza, ludzie stracili radość z tych słów. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 13 wiersza. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Tak Bóg umiłował nas, że dał nam Syna swojego jednorodzonego, aby nikt z nas nie zginął, ale każdy, kto wierzy w to, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, żył teraz i na wieczność. Żył dlatego, że wierzy, że Jezus jest Synem Boga i o tym trochę też porozmawiamy. Dlaczego to jest tak ważne, że Jezus Chrystus jest Synem Boga? To wyznanie. Przecież my rozeznajemy w tym momencie, jakim jest Syn tego Boga. Czysty, święty, nieskalany, miłujący Ojca i wypełniający każde słowo swojego Ojca. Taki jest Syn tego Ojca. Nie ci faryzeusze i uczeni, którzy z siebie robili świętych, a co po kątach wyprawiali. Mienili się też, naszym Ojcem jest Bóg w niebie. Jezus mówi, nie, waszym ojcem jest diabeł. Ale ten Syn, Jezus Chrystus, On pokazuje prawdziwie Ojca. Tak jest właśnie Ojciec. I takiego ma Syna. A więc jeżeli my rozumiemy, że wyznawanie, że jest Synem Boga, mówi o tym, że Syn jest święty, bo Jego Ojcem jest Ojciec w niebie. Nie myli nam się, że można żyć w grzechach i być Synem Boga. Zdajemy sobie sprawę, że święty Ojciec, a więc święty Syn. Ewangelia Jana, 3 rozdział, też 29 i 30 wiersz. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Jan doznawał radości, mogąc słuchać Pana Jezusa. Radości, cieszył się, że może słyszeć głos oblubieńca. Wspaniały głos z nieba, ogłaszający wolność ludziom, ogłaszający przebaczenie, łaskę. Przecież prawda i łaska stała się przez niego. Same wspaniałości człowieku, każdy z nas. Jak można przy tej skarbnicy stracić wartość życia. Już Dawid wołał, słowo Twoje jest pochodnią stopą moim, moim pokarmem codziennym, lekarstwem dla mojej duszy. To Twoje słowo mówi mi o tym, czego się mogę spodziewać u Ciebie. Na podstawie Twoich własnych słów modlę się teraz do Ciebie, Boże, śmielej, bo Ty mi to powiedziałeś. Pamiętamy Marię, kiedy Jezus przyszedł do nich. Marta pobiegła do kuchni, a Maria pobiegła do stóp Jezusa. I kiedy Marta zgniewana była tym, że dlaczego Maria nie robi z nią to, co powinna robić. I napomina Jezusa, Panie, powiedz jej. Jezus nie idzie tym tokiem myślenia, tylko mówi, Marto, Marto. Maria lepszą cząstkę wybrała. Ona z pełnym zachwytem, już kiedyś mówiliśmy, ona kiedy zaczęła słyszeć Jezusa, ona zapomniała o swojej roli kobiecej, ona zapomniała o swoich obowiązkach kobiecych, ona zapomniała, że Jezus jest gościem u nich w domu, ona zapomniała o wszystkim, obyśmy my zapomnieli o wszystkim, słuchając Słowa Bożego. Zapomnieli o wszystkich tych rzeczach, tych planach, tych zgubionych pragnieniach. Zapomnieli się zupełnie, zachwyceni tym,
jak Jezus mówi, w jaki sposób Jezus mówi, jak On żyje. Patrząc na Pana naszego Jezusa Chrystusa, pełni podziwu byli dla Niego, że On w taki sposób przeszedł przez to ziemskie życie i wygrał. Chcieć Go naśladować, chcieć być tym, który słucha, co On mówi i podąża za Nim. W Ewangelii Jana, 8 rozdziale, od 3 wiersza, zobaczcie, złapano kobietę na jawnym cudzołóstwie i wykorzystali to faryzeusze. No teraz, Panie Jezus, Cię złapiemy. Taki miły jesteś, tak się troszczysz, tak miłujesz. Będziesz musiał skazać ją sam na to. No i przyprowadzili ją do Jezusa. Mówią, o, złapaliśmy ją na grzechu jawnym. Mojżesz kazał takie kamienować, a Ty co powiesz? I co Jezus mówi? Jakie to są cenne słowa Jezusa. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I Duch Święty dotknął się ich sumień i oni wszyscy zdali sobie sprawę, że są grzesznikami. Opuścili kamienie i odeszli. I ta kobieta stojąca słyszy, nikt cię nie potępił? Ja cię nie potępiam. Idź. I odtąd już nie grzesz. Dotąd żyłaś w ten sposób, ale od teraz już nie grzesz. Nie rób tego już. Pan daje wolność, daje swobodę, daje możliwości. Jego słowa znaczą, nie potępiam cię. Przyszedłem zbawić cię z twoich grzechów, byś mogła żyć całkiem inaczej. By twoje życie było piękne, obfite w miłość, radość i pokój. W 5 rozdziale Ewangelii Jana, od 5 wiersza, a był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Ciężko mu było się poruszać. Jezus przychodzi do niego i mówi, chcesz być zdrowy? No tak, Panie, ale nie ma kto, żeby mnie tam wrzucił. Szybciej inni dobiegają do tej poruszonej wody. Jezus mówi, wstań. Złóż te swoje łoże i idź do domu swego. I ten człowiek wstał, po 38 latach mógł normalnie się poruszać. W 14 wierszu czytamy, później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Jezus przyszedł zbawić nas z naszych grzechów. On nie zgadza się na grzeszenie. On nie zgadza się na życie dla samego siebie, dla samej siebie. On nie zgadza się na to wszystko. On powiedział, po miłości wzajemnej poznają, że moim Kościołem jesteście. A więc Słowo Boże rozbija nasze egoistyczne pragnienia znalezienia radości dla swego ja. Abyśmy umieli się cieszyć, jak cały Kościół się cieszy tym, że należymy do Chrystusa. I Pan nas kształci w tym kierunku. Uczy nas miłować się nawzajem. Widzimy Jezusa, który mówi głośno, wszystko mi zostało przekazane przez Ojca. Pójdźcie do mnie, wy spragnieni, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie dla duszy waszej. Te wszystkie słowa tak wiele dla nas znaczą. My zawsze byliśmy spracowani, duchowo, fizycznie spracowani, obciążeni, chodzący pod pręgierzem diabła. A raptem ten wspaniały Chrystus mówi, odpoczniesz, przyjdź do mnie, ja cię nie będę ścigać, ja cię nie będę ganiać, ja cię nie będę niszczyć, ja cię będę budować, ja cię będę ratować, ja cię będę napełniać tym, co jest cenne, wieczne i nieprzemijające i wprowadzę cię do wiecznej chwały, mówi Jezus. Wspaniały Chrystus mówi wspaniałe prawdy. Jak wielu pobiegło do Niego. Następnie mówi, nie zostawię was sierotami, kiedy odchodzi. Przyjdę do was. W Duchu Świętym, w Duchu Prawdy. Idę przygotować wam miejsce, a gdy przygotuję, wrócę po was, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Słuchajcie, jeśli to nie są klejnoty naszego serca, mojego i twojego, to my te klejnoty nie wpuściliśmy do środka. Jeśli to nie są skarby nasze, to one są na zewnątrz, w Biblii.
ale nie są w nas. Jeśli my nie jesteśmy napełnieni tymi skarbami i nie sprawia nam to radości, to znaczy, że zamknęliśmy się. Ale ci, którzy jeszcze są otwarci, pamiętajcie, pilnujcie się tego otwarcia przed Panem. Nie dajcie sobie zabrać tego. Wielu się zamknie, Słowo Boże. Jezus powiedział, wielu się zamknie. Wielu miłość oziębnie, zamkną się na Chrystusa, zamkną się na prawdę Bożego Słowa i będą przemieszczać się w kierunku diabła. Wcześniej będąc świątynią dla Boga, a potem opuszczoną, zostaną zamieszkani przez diabła i będą nienawidzieć, tak jak diabeł nienawidzi Boże dzieci. Będą pełni żądzy mordu, aby niszczyć i zabijać chrześcijan. Nigdy nie pozwól, żebyś stał się tym człowiekiem, o którym mówi Jezus. Pilnuj się Pana, pilnuj się tego, by do Niego należeć. Szukaj Pana, bo On jest najcenniejszy, najważniejszy. Jego słowa są najwięcej warte. To jest prawda, wieczna prawda. Spotykamy Pana, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, od 30 wiersza. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie zna męża. I odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Oby Duch Święty zawsze zacieniał ciebie i mnie. Aby Słowo Boże mogło wydawać w nas plon. Chwalebny plon dla Boga, który je wypowiedział. Abyśmy byli i my zrodzeni przez Boga. Każdego dnia dziękczynni Bogu za to, że jesteśmy dziećmi Boga. Jezus tak właśnie jako Syn Boga żył na tej ziemi, zawsze dziękując Ojcu za wszystko. Dał nam przykład życia według woli Ojca, abyśmy pragnęli i cieszyli się, że jest to możliwe dzięki Panu. Zobaczcie, kiedy otworzymy Mateusza 26 rozdział, 63 wiersz. Zobaczcie to pytanie, które zostało zadane Jezusowi. A Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do Niego, zaklinam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga? Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga? Oni nie wierzyli, że może taki być Syn Boga. Żył w miłości, żył w prawdzie, czynił Boże dobro, ogłaszał Boże Słowo. Tylko tak mógł żyć Syn Boga. Jednakże oni czego innego oczekiwali po Synu Boga. Oni oczekiwali swojego dobra, że On dla nich będzie czynił dobro, które oni chcieli osiągnąć. I dlatego, czy Ty jesteś? To Ty byłbyś tym, który miałby nas uratować od wrogów naszych? Tak, Jezus jest Synem Boga. Cały Jego charakter, całe Jego działanie i wszystko, co powiedział, świadczy o tym, że jest Synem Boga. Wytrwał do końca w posłuszeństwie Ojcu i osiągnął doskonałość. W pierwszym liście Jana, 4 rozdział. Czternasty i 15 wiersz. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. I kiedy widzimy tego wspaniałego Syna, możemy powiedzieć, tak, Panie Jezu, Ty jesteś Synem Boga. To świadectwo Ojca w Tobie, to Twoje wspaniałe życie, te prawdziwe słowa świadczą o tym, że Ty jesteś Synem Boga. I dlatego my wierzymy w Ciebie. Synu Boga, wierzymy w Ciebie, Jezusie Chrystusie, i od Ciebie oczekujemy działania w naszym życiu. Kto wierzy w Syna Bożego, nie będzie zawstydzony, będzie zbawionym. Dlatego wierzymy, bo On poświadczył, że jest Synem Bożym.
A Ojciec poświadczył też o nim. Oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Wspaniały Syn. Zobaczcie, dlaczego wielu wierzących ludzi nie ma tęsknoty, żeby być jak On. Bo nie wierzą w to, że to jest najwyższy cel posłania Syna Bożego do nas. Oczekują, że Syn będzie ich uzdrawiał, napełniał im kieszenie, dawał im swobody życia w grzechach, żeby oni zawsze mogli być pewni, że On ich tak prowadzi do wieczności. Po to potrzebują Jezusa, a nie po to, żeby nowe życie prowadzić. Dlatego inny Jezus jest im potrzebny. Inny Chrystus. Tak szybko pójdą za Antychrystem, bo tamten będzie im pasował. Już zresztą idą za duchem antychrystycznym, bo lepiej pasuje. A więc my, patrząc na wspaniałego Syna, wyznajemy wiarę w Niego, w Jezusa Chrystusa, którego Ojciec nam posłał. Ewangelii Jana jeszcze, 20 rozdział. 30 i 31 wiersz. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To jest spisane po to, abyśmy wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, i abyśmy wierząc Syna Bożego mieli żywot wieczny w Nim. Piękne. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A wiara pozwala nam, patrząc na Chrystusa, spodziewać się, że po to, po co On przyszedł, to On będzie dzisiaj czynił w tobie i we mnie. Przyszedł zbawić swój lud od grzechów naszych. A więc spodziewamy się po Synu Boga, że będzie nas zbawiał codziennie. Po to Go potrzebujemy. A nie, wiesz, Jezus mnie zawiódł, bo jestem chory czy chora, a On mnie nie uzdrowił. No zawiódł mnie, przecież powinien uzdrowić. Mam problemy w pracy, coś, szef mnie się czepia, nie wiem, o co chodzi. Jezus powinien załatwić to z tym szefem, żeby się mnie nie czepiał. Przecież jestem dzieckiem Bożym. Powinno być mi przyjemnie żyć na ziemi. Więc ludzie też potrzebują dzisiaj Jezusa po to, żeby On wypełniał jakieś zadania dla nich, a nie to się urażają. Ale najważniejsze zadanie to jest to, żebyśmy przestali grzeszyć. To jest najważniejsze zadanie. Czasami choroba jest nawet potrzebna, żeby człowiek zaczął znajdywać czas na to, żeby pilnować swoich Bożych spraw, a nie biegać stale za różnymi innymi. Sprawa priorytetowa, abyśmy przestali grzeszyć, przestali żyć w grzechu. W Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, jeśli tego Syna właśnie przyjmujemy, to jest ważne. Syna, który jest zawsze posłuszny Ojcu, Syna, który ogłasza zawsze to, co chce Ojciec, zawsze mówi to, co Ojciec mu powiedział. I czytamy tutaj od 12. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Jeśli więc Syna przyjmujemy takim, jakim On jest, On daje nam prawo bycia synami Boga. Jeśli my przyjmujemy Jego życie takim, jakim ono jest, to On daje nam prawo żyć według tego życia. Daje nam prawo żyć w sposób godny Boga, jak On sam żył na tej ziemi. Ale wielu ludzi w to nie wierzy. Wierzą, że jak Jezus, to tylko będzie wszystko fajnie, będzie miło, że nic mi nie będzie się działo, wszystko pięknie. No. Tak, jeszcze o wiele piękniej, tylko inaczej niż my myślimy. O wiele wspanialej, o wiele dostojniej. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
narodzili się z Boga. Tak jak Syn, który się narodził na ziemi w ciele z Boga, tak my też jesteśmy zradzani z Boga w Jezusie Chrystusie. Do jakiego synostwa jesteśmy zradzani? Abyśmy jacy byli jako synowie Boży? Święci, czyści i nieskalani, posłuszni Ojcu i żyjący wiecznie, żeby śmierć nas nigdy nie oddzieliła od Ojca. Po to przyszedł Jezus, do mnie i do ciebie. I o tym ogłasza Biblia w tylu miejscach. W pierwszym liście Jana, 3 rozdział. 9 wiersz. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Jezus się narodził z Boga? Grzechu nie popełnił. Widzimy po tym więc, że jest Synem Boga, bo nie popełnił grzechu. A więc kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdy z Boga się narodził. My też się narodziliśmy z Boga i nie możemy grzeszyć, chyba że zapomnimy, po co Jezus się urodził i jak żyją synowie Boży. Czytamy w Biblii o Izraelu, chociaż jesteście synami, pomrzecie jak bezbożni, dlatego że żyliście w sposób bezbożny, nie chcieliście żyć według woli Boga. A więc synowie Boży dzisiaj, po tym jak Jezus umarł i zmartwychwstał, nie grzeszą, nie ciągnie ich do grzechu, nie potrzebują grzeszyć, żeby się czuć dobrze. Ciągnie ich do Boga. A jeśli by gdzieś zgrzeszyli, to chcą jak najszybciej to oczyścić, aby w tym nie trwać. Bo doznają, jak wspaniale Bóg się z nami obszedł. Usunął z nas naturę wredoty, obrzydłych sposobów życia i mówienia i myślenia. I dał nam naturę swojego Syna, Jezusa Chrystusa, czystość. Czystość mówienia, czystość myślenia, czystość działania. Każdy, który to poznał, czy poznała, wie, o czym mówi Biblia. Czystość. Wspaniała czystość Syna. Dlatego wierzymy w Syna, takiego Syna. W pierwszym liście Jana, 5 rozdział i 4 wiersz. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Świat biegnie swoją drogą. Świat szuka własnej chwały. Świat biega koło swoich spraw. Jest tym bardzo zajęty. A my wygraliśmy. Bo sprawy Boże bardziej nas pociągają niż sprawy tego świata. Jeżeli cokolwiek robimy, to robimy w tym kierunku, żeby Bóg był uwielbiony, aby sprawy Boże posuwały się dalej. Nie szukamy własnej chwały. Nie szukamy, żeby ludzie podziwiali, ale żeby zobaczyli synów Bożych i córki Boże w nas. Żeby podziwiali Ojca, który jest w niebie, widząc to, co my robimy wobec nich. Dlatego wierzymy w Syna. Nie wierzymy w Syna, bo wierzymy, bo wszyscy mówią, że wierzą. Ale wierzymy dlatego, żeby On mieszkał w nas, a my byśmy dzięki Niemu żyli według woli Ojca. Bo wszyscy synowie i córki żyją wolą Ojca. Tu nie ma sztuczki. Rozumiecie, diabeł wkrada się ze sztuczką między wierzących ludzi. Oni mówią, ale nie żyją, nie czynią tego. Dlatego Jezus mówi, uważajcie na kwas, obłudę. Ludzie mówią, ale nie żyją według tego. A więc ci, którzy narodzili się z Boga, zwyciężają świat. 18 wiersz tego samego 5 rozdziału. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i złe nie może go tknąć. A więc patrzymy na Syna, wierzymy w Syna, świętego, czystego, posłusznego Ojcu. Wierzymy w prawdziwego Syna Bożego. I kto będzie wierzył, że jest Synem Bożym i w takim Synu chce być, ten jest zbawionym człowiekiem.
Jeżeli Jezus, ten prawdziwy Jezus może mieszkać w nas, a my mieszkać w Nim, jesteśmy synami Boga. Bo nasienie Syna, które jest w nas, nie pozwala nam na to, żebyśmy żyli dalej w grzechu, ale żebyśmy mogli żyć w sprawiedliwości, należąc do Boga. Jesteśmy oddzieleni, tu nie ma kantów, nie ma oszustwa, tu nie ma podróbek. Albo oddzieleni, albo nieoddzieleni. Tu nie ma, że nauka cię zbawia. Nauka mówi, jaka jest prawda. Prawda nas zbawia. Oddzieleni od świata ciemności przez Boga, wyrwani z kraju ciemności i przeniesieni do Królestwa Syna, inaczej do Królestwa Synów Bożych, abyśmy chodzili w tej Bożej sprawiedliwości, w prawdzie, w pokoju Bożym. A więc jeżeli my nie cenimy sobie tej wspaniałości, to nigdy nie pójdziemy na całość za Bogiem. A jeśli cenimy sobie Chrystusa ponad wszystko, wtedy całym sercem należymy do Syna Bożego. Nie próbujemy sobie, a w świecie sobie trochę, no i Syn też mi się przyda w razie czego. Tak nie da rady. To już i Eliasz mówił, przestańcie kolebać na tych swoich nogach. Zdecydujcie się, komu chcecie służyć, Bogu czy Baalowi. Bo te kolebanie to jest letniość, a letniego Pan wypruje ze swoich ust. Człowiek musi się zdecydować na to, komu chce służyć. Jeżeli Panu, no to nasze życie musi być zmieniane. Ta Biblia staje się księgą, która jest nam potrzebną i cenną i my szanujemy te słowa. Chcemy żyć tym słowem, każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Cieszymy się, że ono jest zapisane w Biblii. Wiesz, ja nie lubię czytać tego miejsca, bo ono mi mówi o tym. A tego też nie lubię czytać, bo ono mi napomina. A tego też nie lubię czytać. A co lubisz czytać? No, że Bóg mnie kocha. Jasne, to jest prawda. Ale też Bóg mówi, co w swojej miłości do ciebie chce uczynić. Chce cię wziąć na wieczność do siebie. Chce cię mieć zbawionego, zbawioną. Bóg chce, żebyśmy Go czcili w duchu i prawdzie, a jedynie wtedy, kiedy synami jesteśmy i córkami, możemy tak czcić Boga. Tylko synowie i córki naprawdę czczą. Ci, którzy przyjęli Jezusa, otrzymali prawo bycia dziećmi Boga, ci mają duchowo możliwości, aby się tak do Boga modlić. I Bóg właśnie takich szuka. Trwajmy w Chrystusie. To jest piękne miejsce. Korzystajmy z Biblii, wspaniałej Biblii. Niech ona zawsze dla nas będzie księgą, która nas poucza, wskazuje, pociesza, napomina, karci, podnosi z upadku. Bo to słowa mówią, a Bóg za tymi słowami stoi. Wierzymy, że Jezus umarł za nasze grzechy. Skąd wierzymy? No skąd? Czyż nie dlatego, że Biblia o tym mówi? No dlatego wierzymy, że Biblia o tym mówi. Wierzymy, że myśmy w Nim umarli na krzyżu, bo Biblia o tym mówi. Wierzymy, że zmartwychwstaliśmy w Nim. Wierzymy, że też poszliśmy do nieba już w Nim, zasiedliśmy po prawicy Ojca, w tej chwale wspaniałości. Wierzymy, że wróci, przygotowujemy się na spotkanie, bo wierzymy temu, co tu jest napisane. I cieszmy się z tego. I każdy, który przychodzi, zaczyna się uczyć, niech wzrasta, niech się rozwija. Ale rozwijajmy się, wzrastajmy. Tak jak Jan już mówił, ja coraz mniejszy, Pan coraz bardziej widoczny. I to jest największą radością. Ale nie może być, że człowiek najpierw się rozwija, rozwija, potem stan, zatrzymał się. Człowiek już jest chrześcijaninem, chrześcijanką, mijał lata, a człowiek jest coraz gorszy, coraz bardziej dumny, pyszny, bo wysoko o sobie nie mający, ale coraz gorszy w byciu z braćmi, siostrami, coraz mniej prawdy, miłości, coraz mniej wdzięczności, zadowolenia. Tak nie jest, tak nie może być. Mamy dorastać do wymiarów jakich? Chrystusa, Jezusa, Syna Bożego. Nie ma tak, że my możemy sobie zatrzymać się w rozwoju i będzie dobrze. Bóg powiedział, że On o to dba, aby ci, którzy zostali przez Niego powołani i wybrani do wieczności z Nim, żeby stale byli przekształcani przez Niego samego na obraz Jego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Jezusa. Chwała Bogu, to jest nasza nadzieja, Bóg jest naszą nadzieją.
Ta Biblia powiedziała, że my nie jesteśmy w stanie zrobić siebie lepszych ludzi, ale Bóg jest w stanie z nas zrobić lepszych. Wspaniałe Boże Słowo, jakieś pocieszenie dla nas. Moglibyśmy zakasać rękawy do roboty, jeden sprzeciw, jedno coś złe słowo, już masz dość. Ale Bóg potrafi z nas zrobić zwycięstwo nad światem, nad złem. Jak Jego Syn wygrał, tak daje nam zwycięstwo w swoim Synu, abyśmy mogli iść dalej. Ten, który zaczął, ma moc dokończyć. Wspaniała Biblia. Bo są tu te słowa zapisane, które mówią nam o tym, co Bóg do nas skierował. Wspaniała Biblia mówi, że chociaż gdzieś coś w tobie się zatrzymało, to jednak Bóg ci daje możliwość, żebyś się odnowił, aby w tobie ta siła jak u orła odnowiona została, żebyś mógł jak młody orzeł ulecieć znowu w góry i podziwiać wspaniałość swojego Boga, radując się Nim. Pamiętaj, nigdy, nigdy, nigdy nie pozwól na to, żeby życie chrześcijańskie stało się marazmem. Nigdy. Już to, że możesz czytać to wspaniałe słowo, jest piękne. Jest takim darem od Boga. Skarbem, że otworzył umysły nam i my możemy pojmować. Spytaj się ludzi gdzieś tam w świecie. Sam wiesz, zresztą tak było wcześniej. No weź, otwórz Biblię. Wiesz, ja nie wiem o co tu chodzi zupełnie. A ty wiesz już, o co chodzi. To jest dar od Boga, łaska, wykorzystaj to. To tak jakby oczy, byś dostał duchowe oczy i nareszcie możesz patrzeć duchowo. Duchowe uszy, możesz słyszeć te wspaniałe słowa. Masz duchowe serce, możesz je zachowywać. Raduj się nimi, ciesz się nimi. Nigdy niech ci nie będzie znowu ta potrawa, tak jak Żydzi, znowu ta manna. Już znam to, 30 lat jem to słowo, 20 lat, 5 lat jem. No już wiem, że jest napisane. Ludzie nieraz ledwo zaczęli, już mówią, no powtarzasz się przecież. A chleba codziennie nie jesz? Nie powtarzasz się codziennie jedząc chleb? No nie jedz już nic, co jadłeś wcześniej. To zemrzesz. Musisz się powtarzać. Tym bardziej jest to w słowie duchowym. Powtarzamy się i będziemy się powtarzać. Apostołowie mówili, będziemy wam to powtarzać aż do odejścia, abyście mieli to w pamięci swojej. I to smakuje. I z tego się można cieszyć. Wspaniałości. Jezus też powiedział, po czym można rozpoznać synów diabła. Właśnie po tym, że oni czynią to zło. Kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. Ten, który nie miłuje brata swego. Też w tym pierwszym liście Jana, 4 rozdział, czytamy od 1 wiersza. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. I znowuż mamy tego Syna w nas. Nie to, że ktoś jest, rozumiecie, utajniony w tobie, we mnie. O, ktoś we mnie jest, on jest większy, ale ja żyję w grzechu. Ale on jest większy, a więc on mi zapewnia zbawienie. Nie. Ten, który ożywia nas swoją obecnością w nas, który daje nam zwycięstwo nad grzechem. On daje nam pokonać wroga duszy naszej. On daje nam pokonać te przeciwności, te pokuszenia. Jezus mieszkający w nas, przez nasze dłonie, przez nasze działania. Przez nasze słowa On pokonuje wrogów naszych, a my należymy do Niego, bo cenimy sobie Jezusa bardziej od nas samych. Oni są ze świata, dlatego mówią jak świat mówi, świat ich słucha. My jesteśmy z Boga,
Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Pismo może mówić jedno, ludzie i tak będą tłumaczyć drugie. Teolodzy się jakoś tym zajmą i coś z tym zrobią i będzie to tak ładnie podane, że ludzie będą żyć w grzechach i czuć się spokojni, że idą na wieczność. Ale Słowo Boże podaje to tak, jak powiedział to Bóg. I tak jest naprawdę. Jezus przyszedł zbawić mnie i ciebie z twoich, moich grzechów. Uwolnić nas z niewoli diabła. Powiedział, synowie mogą pozostać w domu Ojca na zawsze. Synowie są uwolnieni od czynienia grzechu. Synowie nie grzeszą. Tak jest naprawdę. I jeśli byśmy gdzieś zgrzeszyli, jest orędownik w niebie, jest krew, która oczyszcza. Ale my nie mamy pomysłu na grzeszenie, ani potrzeby grzeszenia, ani nie szukamy w tym zadowolenia, bo zadowoleniem naszym jest Chrystus, Boży Syn. I to, kim On jest, jaki On jest, to jest dla nas sprawa najważniejsza, priorytetowa. Jezus powiedział w ten sposób, może to przeczytałem jeszcze na zakończenie. Ewangelia Jana, 17 rozdział. 4, 5 wiersz. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Ja Cię uwielbiłem. Duch Święty przyszedł uwielbić w nas Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, nie my, lecz Chrystus. Pamiętaj, to jest sprawa priorytetowa. My, śmierć, żyć, Chrystus. To jest sprawa priorytetowa. On potrafi żyć na tej ziemi nie grzesząc, my nie. Kiedy my wracamy do władzy, szybko zaczynamy szukać własnej chwały. Kiedy Jezus żyje w nas, chwała Ojca jest na pierwszym miejscu. Ojciec jest uwielbiony przez wypełnianie woli Ojca. Niech żyje więc Jezus w nas. Niech ta prawda przepełnia Ciebie i mnie. Którzy Go przyjęli, mają prawo być dziećmi Boga. Którzy dzięki Jezusowi dzisiaj żyją, a nie dzięki sobie. Już przed założeniem tego świata jest napisane w liście do Efezjan, Bóg przeznaczył nas do synostwa w Jezusie Chrystusie. To znaczy do tego, abyśmy byli święci, czyści i nieskalani. Chwała Bogu za to. Kimkolwiek byliśmy, nie ma znaczenia. Ważne jest, kim jesteś, kim jestem ja dzisiaj. Jeżeli w Synu, to jesteśmy Bożymi synami. Jeśli poza Synem, to jesteśmy synami diabła. Korzystajmy z Syna Jezusa Chrystusa cały czas. Przez Niego módlmy się, przez Niego prośmy, przez Niego oczyszczajmy się. Wszystko w tym wspaniałym Synu. On jest pełen wszystkiego, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Niech będzie uwielbiony, wspaniały Jezus. O Nim mówi ta księga. O Jego zbawczym działaniu, o posłaniu i o wykonaniu całej woli. O tym, jak dziękowali Bogu za Niego ci, którzy żyli jeszcze w Starym Testamencie. Ten Job, który mówił, ja wiem, lecz ja wiem, że jak ostatni nad prochem moim stanie mój Odkupiciel i moje własne oczy będą Go oglądać. To była ich nadzieja. Całkowita nadzieja to Jezus Chrystus. Pamiętaj, niech Biblia mówi do nas. Dzięki Duchowi Świętemu niech przemawia do nas wprost, jak przyjaciel, który odkrywa nam jakieś ukryte zakątki, które diabeł chciałby powiedzieć, to nieważne. Niech to Biblia nam odkryje, a Duch Święty niech daje nam siły, aby przyjąć zbawienie w Chrystusie, zwycięstwo nad tymi przeciwnościami, aby to, co stare, było krzyżowane, a wszystko, co w Chrystusie, aby było widoczne, jak światło świecące w Tobie i we mnie, abyśmy coraz bardziej cieszyli się, że żyjemy coraz bardziej na zasadach Chrystusa, a nie na zasadach starego człowieczeństwa, ale na zasadach wspaniałego nowego człowieka, który został złączony w jedno ciało Chrystusowe, którego głową jest sam Chrystus Jezus, Boży Syn. Niech imię Ojca i imię Syna będzie uwielbione w nas. Jeszcze trochę, jeśli będziemy trwać w Synu, a On w nas, nadejdzie, wróci ten wspaniały Syn. Zobaczymy Go takim, jakim jest i my będziemy tacy jak On. I wtedy już cała wieczność jest wiecznej radości i nigdy już tego nie będzie zakończenia. Pamiętaj, to są sprawy priorytetowe. Jeśli Biblia o tym mówi, to tak jest i amen. Tak? Amen. Tak Biblia mówi. Amen. Koniec. Nie będziemy dyskutować z Biblią.
Możesz jechać stówką sobie, a tam jest 50 i ci policjant zabierze prawo jazdy. Możesz sobie z nim dyskutować, on ci zabierze i koniec, bo co? Bo tak mówi prawo, któremu daje do tego prawo. A więc pamiętajmy, Biblia tym bardziej mówi o tym, abyśmy wiedzieli, jeżeli coś jest nie tak, krew Jezusa oczyszcza. Ale zawsze dziękujmy za wszystko Ojcu w imieniu Jezusa. Amen.